Dzień dobry. Powiedzmy, że się wyspałem. Widoczki za oknem są piękne. My już się zbieramy, bo spakowaliśmy się i jedziemy na siłownię, na trening. Tam panowie pracują, robią apartamenty jakieś, czy coś, jakieś budynki mieszkalne, coś. Nie wiem. Ale stukali od rana. No, także dlatego niech oni sobie pracują, a my się zbieramy i jedziemy. Nie? Czy nie? Chyba nie. W każdym razie dzisiaj jedziemy poćwiczyć, później już nie robimy nic, tylko będziemy odpoczywać i jeść. Idziemy sobie na tym siłowni, tak sobie myślimy, kurde, co potem robić, bo tak mieliśmy odpoczywać. No i Karol mówi, że tak na zaś to nie idzie odpocząć, nie? No nie idzie, może na zaś nie da się. Na zapas nie wypoczniesz, no kurde. Ale psychicznie wypoczniemy, więc stwierdziliśmy, że jak wrócimy, to chyba sobie skoczymy zobaczyć na Helu. Bo nie masz tak daleko, a nigdy nie byliśmy, no chyba, że ty byłaś. Byłam już kiedyś, no. Byłaś na Helu? Mhm. Kurde, nie pamiętam, czy to było kiedyś ze szkoły, z kolonii jakiejś czy coś, ale pamiętam, że byliśmy właśnie. Ale to w podstawówce chyba szóstej. To pewnie się już coś pozmieniało. No na pewno, to dawno było. No możemy jechać zobaczyć, no bo co nam szkodzi, jak już tu jesteśmy. No. Nie pojedziemy. Ale tutaj cały czas coś robią, coś tu się dzieje, nie? Mhm. Także ja myślę, że jakbyśmy tu przyjechali za 4 latka, no to tu kurde zupełnie nic innego będzie. Bardzo możliwe. Wszyscy mają kaski, ładnie, tak? Szerki na wysokości, gdzie są, kurde, co? No, BHP. A w ogóle jedliście w tym tam, co tam jest tam? Max Burgers. Podobno tam mają lepsze burgery niż w McDonaldzie. Jeśli to jest prawda, to proszę o komentarz, czy tak jest. A ja wam odpiszę, czy tak było. Musimy spróbować, kurde. Dobra, panie i panowie, my idziemy ćwiczyć, bierzemy torbę. A mamy wodę? Mówiłeś, że w aucie jest? Nie, nie. Idziemy na Old Time Fitness. Idziemy na fitness? Tak. Tak? No to fajnie. Cześć, siłownia spoko. Już mi się podoba, jest klimatycznie. A nie wybuchowo instagramowo. Ro. Fajnie widoczki z okna są. No bardzo fajnie, jak się robi rozgrzewkę albo kardio właśnie. My dzisiaj kardio nie robimy, bo my dzisiaj tylko jemy. Teraz jesteśmy po treningu, jedliśmy sobie kawusie. Tak, kawusie. Poćwiczone. Poćwiczone. Kurde, powiem wam, że tylko zmiana siłowni i od razu ten trening jakoś tak bardziej zaczął wchodzić. Czekaj, Karol, czekaj. Wydaje, że to ci się wydaje? Że on ci wszedł, bo po prostu stało
obok ciebie pan Michał. A też może być taka, to była taka motywacja. Motywacja. Tak, że nie mogłem nic zepsuć, nie mogłem się obijać. Bardzo się rozpogodziło. Jest aktualnie 3,5 stopnia, 4. A my wracamy teraz do pokoju. I idziemy się wykąpać. Zjemy. I gdzie jedziemy? Na Hel. Na Hel! A później wrócimy i pizza będzie, pizza. Tak, jeszcze musimy pokorzystać trochę. Nie, Karo? Tak. No. Do potem. Dobra, my już podjeżdżamy tutaj ładnie pod Max Burgers. Zaraz coś będziemy dobrego szamać. No, jestem głodna bardzo. O, ja też, kurde. Taki burgerek wjedzie normalnie, będzie super. Dobra, to dwa takie burgery. Dobrze. Raz duże frytki z sosem serowym i shake. I shake karmelowego. Sam koksu z tej strony znowu. Po treningu jesteśmy. Padliśmy właśnie na steaka. Dobra, pojedliśmy. Dobre było? Tak, pyszne. Tak. Od 1 do 10. 9. No takie 9. Naprawdę dobre jedzonko, ale musiałem z drugiego burgera zamówić, bo myślałem, że to będzie taki większy. A się okazało, że to taki kanapeczka. No, ale ogólnie bardzo dobre. Takie w smaku czuć, że to nie jest McDonald's, że to jest takie... no, że mięso tam jest czuć, o, może tak. Czuć to mięso, taką wołowinkę, no. Wzięliśmy sobie Frisco Burger, bo podobno... co to był? Zwycięzca smaku. Aha. I wzięliśmy sobie shake'a. To jest Caramel Espresso. To już jest 10 na 10. Naprawdę. Shake naprawdę pyszny.